Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam cały makijaż twarzy, nie licząc rzęs. A to znaczy, że poszukiwanie tuszu kolorowego trwa. Na pierwszy ogień wcześniej poszedł tusz z Max Factora, 2000 kalorii. Tu będzie link, kto ma ochotę obejrzeć, w kolorze Navy. Teraz mówię, wezmę jakiś tusz inny. Bo to był granat, ok, granat. Okazuje się, no może to nie trafione, znaczy nie granat, Navy to morski, ale w opisie aukcji, gdzie kupowałam, było napisane granat, dlatego jakoś tak myślę, w tych kategoriach i mówię granat. Teraz wzięłam, kupiłam tusz z Deli, który ma mieć kolor fioletowy. Nie otwierałam, otwieram przy Was. Aha, i tak jak poprzednio, dzisiaj użyję samego tego tuszu. Następnego dnia użyję tej odżywki, tak jak poprzednio to robiłam. I wtedy tusz. Spróbujemy może, jak ja mam dosyć czarne rzęsy, jeżeli ten tusz sobie nie poradzi i ten, no to trzeba będzie spróbować po prostu z dopałką. I teraz otwieram. O! Kolor! No nie widzę, żeby to był ten fiolet, który tutaj jest. Tutaj zobaczcie, jest piękny fiolet, tutaj jest coś takiego burego. Już widzę, że no raczej to nie będzie jakiś, to nie będzie taki kolor, jakiego szukam. Nie mówię, że koniecznie to będzie zła skara już na samym starcie. Ponieważ przede wszystkim tu bardzo mi się podoba szczoteczka. Ja lubię takie szczoteczki. Delikatne, malutkie, silikonowe. Okej, dobra, nie przedłużając. Zalotka i malujemy. No i lecimy z pierwszą warstwą. No i tak jak się obawiałam po otworzeniu, ten kolor jest widoczny, ale to nie jest taki energetyzujący kolor, jak tutaj miał być na zakrętce. Pierwsza warstwa nałożona. No widać, że to nie są czarne. Nie patrzcie na to, wybrudziłam się tutaj, to później wyczyszczę. Zresztą jeszcze jedną warstwę nakładamy. Rzęsy są widoczne. Nie jest to czarny. Ale to też nie jest piękny fiolet. Jakiego się spodziewałam. Druga. Ja muszę rozczesać. Strasznie posklejało, zobaczcie. Okej. O matko. Tragedia. Moje pierwsze spostrzeżenia? Tak jak mówiłam, widać, że to nie czarny, chociaż niewiele jak już, znaczy tak, jak nakładałam, wyglądało to na mniej czarny. Teraz jak popatrzycie, dla mnie to po prostu wygląda jak czarny kolor. Może nie bardzo intensywny czarny, ale czarny. Nie wiem, no zobaczymy, może to jest wina tego, że ja mam rzęsy dosyć ciemne. Więc spróbujemy na tej odżywce. Ta odżywka jest biała. Zobaczymy jak w duecie. Może mnie zaskoczy, że jednak będzie. A sama jeżeli chodzi o samą formułę. No, dzisiaj dopiero pierwsza stworzyłam. Ona jest bardzo, bardzo taka wodnista. Troszeczkę mi posklejało rzęsy. Ale jak sami widzicie, no one są naprawdę ładnie widoczne. No musiałam się troszeczkę pobawić i porozczesywać, żeby ten nadmiar, bo taki wyszedł typowy pajączek, 5 nóżek i tyle. Ale tragedii nie ma, jeżeli chodzi o formułę. Może jak troszeczkę przesnie, będzie lepiej. Tylko ten kolor, no kolor nie jest taki, jakiego bym się spodziewała. Na razie. Witam następnego dnia i bez zbędnego gadania robimy. Zalotka.
Teraz nakładamy serum z Eveline, taką białą bazę. Nie wiem, czy to cokolwiek pomaga. Może tak, ale tusze znacznie, znacznie lepiej wyglądają. Odżywka nałożona. Dosyć pokaźną ilość nałożyłam dzisiaj. Pewnie przez to będzie jeszcze bardziej się sklejało, ale tutaj chodzi o to, żeby zobaczyć, czy to jest wina moich rzęs, bo są takie czarne i dlatego nie widać koloru, czy to jest po prostu taki tusz. No i nakładamy tusz. Aj, przeszkadzają mi te włosy. Pierwsza warstwa nałożona. No i nie pomogło. Ta biała baza z Eveline, to serum, nie pomogło. Niestety rzęsy nie wyglądają na fioletowe. Ale dobra, damy jeszcze jedną warstwę. Druga warstwa nałożona. Koloru fioletowego brak. Dla mnie one z daleka, ktoś jak popatrzy, zobaczy czarne. Po prostu zwykłe czarne rzęsy. Ja jak bardzo intensywnie przyglądam się w lusterku, no to widzę taki delikatny podton fioletu. Tak jakby czarny wpadający we fiolet. Tak to wygląda. Mimo tej bazy. Następna sprawa. Wczoraj ona już, znaczy to jest świeżo otwarta maskara. Wczoraj otwarta. I no niestety strasznie, ale to strasznie sklejała wczoraj pajączki. Dzisiaj, kiedy użyłam tej odżywki, jeszcze gorzej było. Powiem wam, że musiałam się nieźle namęczyć, żeby te rzęsy rozczesać, żeby jakoś względnie to wyglądało, a nie na trzy nóżki. Nawet już nie pięć, a na trzy. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Może jak się troszeczkę zrobi bardziej gęsty, to będzie lepiej. Ale główny powód, dla którego go kupiłam, czyli kolor, no nie, nie ma tego koloru. No nie ma. Czyli poszukiwanie kolorowej maskary na lato trwa. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmiku, o ile go obejrzeliście do końca. Pa, pa!